Jak pan ocenia jako były prezydent obecną aktywność obecnego prezydenta Andrzeja Dudy? On się zrobił bardzo aktywny na tym polu stosunków międzynarodowych w polityce zagranicznej. Czy może liczyć na pańskie uznanie? Próbowałem, nie wiem, no sprawdzam. Na razie parę rzeczy zrobił, które są w wykonaniu lepsze niż do tej pory rozwiązywał podobne problemy. A więc nawraca się czy poprawia. Czy jest w stanie nadrobić wszystko? No nie, no. Nie. Zniszczono sądownictwo, zniszczono trójpodział władzy i w tym brał udział prezydent. Teraz próbuje coś tam też załatwiać, nie do końca, bo powołuje nielegalne grupy sądownicze i inne, a więc robi troszeczkę lepiej, ale nie na tyle, by zasłużył na chwalenie. Ale zostawmy na chwilę właśnie sądownictwo i oceńmy to, co robi w polityce zagranicznej. Jednak zmienia się bardzo polityka zagraniczna również całego ugrupowania rządzącego PiS-u. Zerwane właściwie stosunki w tej chwili, no może stosunki nie, ale relacje z Wiktorem Orbánem. Taki nieprzyjechanie Mariusza Błaszczaka choćby na posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej, Grupy Ministrów Obrony. No jednak to wszystko się zmienia. Więc mówię pani, zaczyna być lepsze jak było do tej pory, więc, ale jeszcze na pochwałę to za wcześnie, bo teraz trzeba, żeby chwalić, to trzeba nadrobić, poprawić to, co się zniszczyło. A więc ta droga jest właściwa, ale niech się zastanowi, jak poprawić to, co zniszczył wcześniej. To wtedy będę chwalił. A co może zrobić? Co powinien zrobić? No proszę panią, wrócić do rozwiązań, które były wcześniej, a przed zniszczeniem. Ale w tej chwili to zależy od ekipy rządzącej. Jak pan, panie prezydencie, wie, jest Krajowy Plan Odbudowy w Brukseli. Bruksela nie chce wypłacić Polsce pieniędzy. Uzasadnia to tym, że wciąż działa Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, no ale na to prezydent nie ma na razie wpływu, tak? No ale miał wpływ na dopisywanie się do złych rozwiązań, pomagał rządowi, no przecież tak to było. I w związku z tym, tak jak się dopisywał do psucia, to teraz niech to odkręca. Niedługo będzie już rok, odkąd Donald Tusk na dobre powrócił do polskiej polityki, to znaczy na dobre ogłosił właściwie powrót do polskiej polityki. Jak pan ocenia te miesiące? Problem, nie musiał tego robić. I to z politycznego punktu widzenia i z materialnego punktu widzenia, a jednak to robi. A więc już tu zasługuje na wielkie uznanie, poparcie i w związku z tym ja go popieram, będę popierał niezależnie czy mnie prosi, czy nie prosi. Będę to robił, bo jest jednym z najlepszych polityków polskich obecnych czasów. Ale czy robi to skutnie, bo jednak notowania Platformy Koalicji Obywatelskiej no, nie poszybowały w górę tak, jak życzyliby sobie politycy Platformy i wyborcy Platformy? Tyle nagadano, PiS tyle popsuł, jeśli chodzi o Platformę, opinię Platformy, tyle naubliżał Tuskowi, a niektórzy tylko słuchają programu pierwszego i tej telewizji rządowej, że no, uwierzyli prości ludzie,